kongres Światowej Federacji Pływackiej, tak naprawdę nadzwyczajny kongres, który odbył się tutaj w Budapeszcie, był bardzo ciekawy. Przede wszystkim był poruszony bardzo ważny merytoryczny temat związany z dopuszczeniem do startu zawodników transseksualnych. Był to dokument, który został zatwierdzony przez zjazd aprobatą do podjęcia tematu po przeprowadzeniu już aktualnie badań przez profesorów medycyny, ale także prawa. Dzisiaj po uzyskaniu tej aprobaty do przeprowadzenia procedury będzie określona optymalna procedura dostosowana do tego, jak można startować w przypadku takich zawodników. Będzie to możliwość tylko dla osób do 12 roku życia do podjęcia takiej kluczowej decyzji. Natomiast wszystkie jakby kluczowe zasady akceptacji będą określane w najbliższym czasie przez ekspertów, więc to jest pierwszy krok, który będzie miał po prostu w przyszłości swoją zasadność działania. Za nami pierwsze dni rywalizacji. Naprawdę mogę powiedzieć, że na ten moment jestem zadowolona. Oczywiście są niektóre starty, które mogłyby być lepsze, no ale zawsze tak się zdarza, zawsze trzeba brać to na klatę. Zawodnicy też wiedzą, że przed nimi kolejne imprezy w tym sezonie. Mistrzostwa Świata dopiero otwierają cykli imprez roku 2022. Ale tak, doskonałe występy Xavierego, bardzo dobry występ Krzysia Chmielewskiego. Więc ja myślę, że to jest też tak przyzwoity występ Pauliny Pedy, więc ja liczę na to, że każdy kolejny dzień będzie przyswajał nam coraz więcej emocji, bo coraz więcej zawodników będzie startowało, a cała dwunastka, która tutaj się znajduje w Budapeszcie, wypełniła indywidualne kwalifikacje i wierzę w to, że dadzą z siebie wszystko na każdym metrze napływalni.